I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy wiadomości, a bardziej śliski temat. Porozmawiamy sobie dokładniej, co się dzieje z Tetherem. Bitcoin Phoenix doszedł do dokumentów sądowych, są one już dostępne w internecie, także nic wielkiego. Dużo tutaj scena zagraniczna już przytoczyła faktów, ale ja bym chciał dla Was przytoczyć te też ważne, dzięki którym będziemy mogli zrozumieć, co może się stać z Bitfinexem i z Tetherem. Po tym właśnie oskarżeniu. To jest właśnie dokument, który został wysłany do Supreme Court of the New York County of New York, czyli on był, został wysłany dokładnie 25 kwietnia. Zobaczcie, mamy 27 kwietnia i mamy to w internecie. Powagi znaczenia tego oskarżenia jest to Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy w Nowym Jorku. Kto tutaj złożył to oskarżenie? To jest Brian M. Whitehurst, który dokładnie tutaj jest Assistant Attorney General. Jest on tutaj asystentem, powiedzmy w, w biurze prawniczym Letisa James. W punkcie pierwszym, oczywiście, mamy y, oskarżonych. Co tutaj może y, być? Oczywiście: Tether Holding Limited, Tether Operation Limited, Tether Limited, Tether International, BitFinex. I Najważniejsze tutaj jest iPhonex, bo do tej firmy należy Bitfinex i również Tether. Także wiemy, że to jest jeden właściciel. Dalej w punkcie pierwszym mówię o tym, że będą tutaj bardzo ostrożni i drobiazgowi w tych wszystkich zeznaniach. Także ja przytoczę te, może najważniejsze, które tutaj pozwolą nam wtedy zrozumieć, jak gruba jest ta sprawa. Pierwsze dwie strony to są pet. To jest petycja. Nie wiem, czy wiecie, czy jesteście skojarzeni ze słowem petycja. To jest po prostu pismo zawierające jakieś żądanie, zwłaszcza postulujące zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszą, wnoszącego podmiotu. Na przykład tutaj petycja o zmianę sytuacji. Najpierw wychodzą z petycją, żeby działać natychmiastowo w tej sprawie, czyli popchnąć bardzo szybko to, co tutaj się dzieje z Bitfinexem i Tether. Zaraz dowiemy się, co dokładnie chcą zmienić. Ogólnie chcą po prostu zamrozić wszystkie konta związane z Bitfinex i Tetherem. To jest pierwsze żądanie po prostu w tej sprawie sądowej, która tutaj się odbędzie pomiędzy Bitfinexem i Tetherem. I tu bym uważał. Dalej czytamy, dlaczego chcą to zrobić. A więc ym, chcą zamrozić te wszystkie konta, bo nie mogą zrobić... Kolejnych kroków, które po prostu tutaj by sprawdzały, co tutaj się działo, jeżeli, jak to mówią, jest moving target, czyli nadal są wykonywane operacje na Bitfinexie i Tetherze. Technicznie rzecz biorąc, mówią tutaj o statusie quo. Czym jest status quo? Pewnie pytacie. Termin prawniczy oznaczający obecny, niezmieniony stan rzeczy. Czyli chcą tutaj zamrozić te konta, żeby po prostu dalej nikt tutaj, nikt nie mógł kontynuować, powiedzmy, robić tradeów na Bitfinexie i Tetherze w stanie Nowym Jorku. Oczywiście, dlaczego mówię, że to jest stan Nowy Jork? Stan Nowy Jork może pociągnąć za sobą kolejne, powiedzmy, stany w Stanach Zjednoczonych i może też tutaj wyjść nawet prośba o zagraniczne aktywa. Dlatego w tym pierwszym punkcie oni się skupiają też na... Yy, na całej tej firmie, kim ona jest, kto nią zarządza i dokładnie sprecyzowują, które podmioty mają być zamrożone. No i tu w dziale respondents mamy oczywiście, komu mają być te konta zamrożone. Czyli mamy iFinex, czyli firma, która znajduje się na Wyspach Dziewiczych z biurami w Londynie, Hongkongu i Tajpej i, i innych lokalizacjach na całym świecie. I w tym punkcie tutaj właśnie mamy. Yy, Wszystkich, którzy są pociągnięci właśnie do, tych, do tego zamrażania. Mamy też oczywiście Tether Holdings, którzy są też zarejestrowani na Wyspach Dziewiczych i mają firmę pod sobą Tether Limited. Dalej, tutaj mamy też o Tetherze, że nie mają po prostu licencji w Nowym Jorku na to, żeby wykonywać jakiekolwiek virtual currency business, czyli nie mogą kryptowalut po prostu tutaj używać w Nowym Jorku, czyli tych wszystkich. Transferów pomiędzy powiedzmy inwestorami z Nowego Jorku a Tetherem. Czyli to są te wszystkie osoby czy, czy podmioty, które są oskarżone. Jest ich około 8. Także widzicie, jaka to jest siatka wielka tych firm, które należą pod Tetherem i, i pod Bitfinexem. Ten podpunkt jest bardzo ważny. Punkt 15, czyli. Dzięki informacji od respondentu, gdzie OAG wcześniej się kontaktowało, czyli OAG to jest to biuro, które wystąpiło z oskarżeniem, czyli Office of Leticia James, Attorney General. Czyli to będzie w skrócie potem OAG używane, żeby po prostu nie powtarzać tego punktu. I w tym punkcie 15 dowiadujemy się dokładnie, co tutaj i kto operował Teterem. Czyli Teter należał do bardzo małej grupy. Executives and Employees, czyli do wyżej postawionych, powiedzmy tutaj, właścicieli, i nawet do pracowników Bitfinex, czyli Tether należy właśnie do tej małej grupy, która operuje Bitfinexem. Czyli to, co wiemy już od dawna, że Bitfinex i Tether jest tutaj po prostu jedną wielką kooperacją. Dokładnie tutaj wiemy, że to jest multimiliardowa kooperacja pomiędzy Tether'em a Bitfinex'em, gdzie na całym świecie, powiedzmy, przetaczają się miliony, miliardy dolarów transferu. No i należy to właśnie do tych dwóch istot, które zarządza iFinex. I nawet to biuro prawnicze ma tutaj wiedzę o tym, że niektóre osoby, które zarządzają tą firmą, znajdują się w tym momencie w Nowym Jorku, ale dopóki ta petycja nie zostanie zaakceptowana i wszystkie konta zamrożone Bitfinexa i Tetera nie ujawnią dokumentów, które to są osoby. W punkcie 16 dowiadujemy się, że Tether jest w główni zarządzany przez Ditchfinex, czyli dokładnie tą firmę, troszeczkę skomplikowana, nie bójcie się, gdzie iFinex po prostu rządzi tutaj wszystkim, czyli nad nim jeszcze jest iFinex. Dużo tej, tych firm, oczywiście, powiązanych ze sobą, ale wszystko należy do tej samej grupy ludzi. W punkcie 17 dowiadujemy się, że w 2017 roku i 2018 Bitfinex i Tether miały normalnie konta w Nowym Jorku w bankach komercyjnych Signature Bank i Metropolitan Commercial Bank, czyli widzimy, że nawet były przyznane im konta bankowe normalnie w 2017-2018 roku. Dalej mamy odpisany Bitfinex, czym się w ogóle zajmuje, czyli przedstawienie krypto. Dlaczego mamy oczywiście tutaj te wszystkie platformy, że niektóre z nich nie mają w ogóle licencji w Nowym Jorku, jedną z nich jest też Bitfinex. Bitfinex, który ma ponad 90 virtual currencies, czyli kryptowalut, na swojej platformie. Dalej mamy też oczywiście opisane jak działa Bitfinex, czyli że można po prostu brać udział w trajdzie, i, i widzimy, że po prostu tutaj no, to, to co każdy wie, na czym polega Bitfinex i jak zarabiają pieniądze, czyli po prostu z depozytów i z opłat za mm, ich trady, czyli ktoś jeżeli wykonuje jakiekolwiek transakcje, no to wtedy oni biorą opłaty za to i tak zarabiają. Właśnie w tym punkcie to jest wyszczególnione. Ale jest opisane też, że można schodzić z świata w dolarze, w euro, w funcie i jen. Czyli nawet tutaj nazwali, że to jest w świecie krypto nazwane Fiatem i w, i w cudzysłowie. Tak? Także widzimy, że <grytania> przedstawiam całą sytuację. Ważne tutaj jest do dodania to, że Bitfinex powinien mieć albo ma wystarczającą ilość dolarów w depozycie, żeby po prostu zapewnić ludziom płynność na giełdzie, jeżeli chcą oczywiście zejść na Fiaty. Ważnym podpunktem też jest punkt 24, gdzie do lipca, sierpnia 2017 roku Bitfinex nie miał w ogóle restrykcji, jeżeli chodzi o, o to, kto może wejść na ich platformę, czyli Nowy Jork, ludzie z Nowego Jorku, gdzie wiadomo, ta licencja jest tutaj potrzebna teraz, mogli po prostu wejść za pomocą dolarów i przekonwertować je na kryptowaluty, i normalnie wypłacać sobie fundusze to by było do 2017 sierpnia możliwe. Od tego czasu oczywiście zmieniły się przepisy. Bitfinex powiedział, że nikt nie może oczywiście dał nowe prawa, że nikt ze Stanów Zjednoczonych nie może tradeować na ich platformie. Widzimy, że KYC nie był za ciekawie tutaj przeprowadzony, bo zawsze mamy prawo, które działa na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak, że jeżeli yy, dany inwestor chce wejść ze Stanów Zjednoczonych albo nawet jeżeli mieszka na Filipinach, ale jest ze Stanów Zjednoczonych, on nie może brać udziału w trade'u. Dopóki chyba kiedy się nie zrzeknie amerykańskiego prawa. Wtedy jest filipinczykiem, może sobie trade'ować prawnie, nie ma problemu na Bitfinex i to też od tego czasu nie było zabronione dalej na Bitfinexie. Tego, to jest jedno z tych, z tych rzeczy, dlaczego SEC może zablokować na przykład giełdę zdecentralizowaną, w cudzysłowie, gdzie na przykład osoba ze Stanów Zjednoczonych ją zarządza, nawet jeżeli mieszka w Hongkongu czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, dopóki się nie zrzeknie swojego obywatelstwa. Nie ma prawa, jeżeli to nie jest podpięte pod Security Tokens albo prawami ze Stanów Zjednoczonych, nie ma prawa wykonywać albo być członkiem, albo zarządzać, albo być CEO takiej firmy. To jest bardzo ważne. Dalej tutaj czytamy w wielkim skrócie, że po prostu dalej mogą inwestorzy w tym momencie wierzą w to i mają na to dowody, że nadal ludzie ze Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku uczestniczą w grach na Bitfinexie i też tutaj no. Jeżeli nie ma takiego prawa, nie mogą, no to też tu będzie podstawa do tej całej sprawy sądowej. Czyli w wielkim podsumowaniu, Bitfinex, ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z, też z Nowego Jorku, nadal mogą tradeować po dwóch latach. Mimo tego, że miały być te przepisy zmienione, nadal są dowody na to, że wchodzą i tradują. Na tej giełdzie. Tether mamy tutaj znowuż podpisany, podpięty dalej, czyli dowiadujemy się z tego, czym jest Tether. Chyba nie muszę każdemu przypominać Wam, na ilu giełdach jest Tether i nazywa się stablecoinem, także dalej mamy podpięty tutaj Tether. W punkcie 30 dowiadujemy się też, że powinien być Tether przetrzymywany w skali 1 do 1 z dolarem, czyli zawsze powinien reprezentować jeden. Dolar. W punkcie 31 dowiadujemy się, że przed lutym 2019 roku prawdopodobnie było to tak ym, sprecyzowane ym, dzięki TEDER, że Tether mówił oczywiście, że każdy Tether jest w skali 1 do 1 zastąpiony tradycyjnym Fiatem, czyli w tym, w tym przypadku dolarem. Tutaj już zaczyna robić się goręcej, czyli wiemy wszyscy, że wszyscy się zastanawiali z nas, co. Teder w marcu 4 w marcu wydaje nowe przepisy, warunki na jakim Teder ma być tutaj liczony, czyli Teder będzie w 100% przeznaczony albo w 100% pokryty przez nasze rezerwy, ale to już nie jest dolar czy kryptowaluta, w tym momencie to mogły być cash equivalent, czyli mogło to być na przykład jakieś różne opłaty, pożyczki pożyczone innym firmom, teder do third party, czyli nawet mogli sobie pożyczać pomiędzy sobą i nie jest to dokładnie sprecyzowane, jakby to miało wyglądać. Nawet, czy to jest też, żeby pracownicy dostają po prostu nowe jakieś, nie wiem, bonusy, z tego też, czy powiedzmy komuś pożyczyli biura, czy też są w to wliczone, ile kosztują. Czyli pomału się robi system frakcyjny z tego, bo nie wiemy tak naprawdę skąd Jeden TEDER jest potwierdzony w jednym dolarze, tak jak było wcześniej. Tutaj też jest to wyszczególnione. Ważnym punktem też jest tutaj oczywiście to, że ludzie z Nowego Jorku, czyli inwestorzy, nadal mogą być tutaj i, i na tych różnych kryptogiełdach operować TEDerem. Czyli mamy dwa podmioty takie główne, czyli Bitfinex i TEDER, i dalej jest ta cała sprawa, co stwierdzili Investigation, czyli dokładnie dochodzenie. Które wynikło tutaj i dlaczego mamy ogólnie tą sprawę zakończoną w Najwyższym Sądzie w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, która będzie się teraz odbywać. Czyli dochodzenie zaczyna się w 2018 roku. Próbują tutaj oczywiście OIG, czyli to główne biuro prawnicze, kontaktuj się z. Radą, która reprezentuje Bitfinex i Tether, no i potem firma, nawet Morgan Lewis i Stepto Johnson reprezentowali Bitfinex i Tether w kontaktach. No i chcieli po prostu uzyskać dodatkowe informacje na temat banku, audytu, firm, co tutaj się działo, jeżeli chodzi o wszystkie te podpięte dokumenty, które by świadczyć o tym, że no nie były możliwe transakcje z wewnątrz Stanów Zjednoczonych, czyli chcieli po prostu uzyskać wszystkie informacje. Dalej też dowiadujemy się, że przez parę miesięcy oczywiście zbywali, przedłużali odpowiedzi na maila, aż w końcu doszło do spotkania 20 1 lutego, albo 21 lutego 2019 roku, to było dwa miesiące po, po, po ostatnim terminie, gdzie mieli dać po prostu wszystkie dokumenty związane właśnie z bankami, jak tutaj to było operowane. No i był tutaj meeting, czyli spotkanie. Z tego spotkania dowiadujemy się, że, że po prostu. Bitfinex i Tether miał no relacje z bankami. Już w, w roku 2017 Bitfinex i Tether używał tajwańskiego banku, y, potem, żeby przesyłać oczywiście dolary i inne waluty. Potem było Wells Fargo, które też było korespondencyjnym bankiem w marcu 2017 roku. Potem Wells Fargo odmówiło oczywiście y, 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 dollar wire transfers pomiędzy Bitfinexem i Tetherem, y, czyli po prostu musieli znaleźć kolejne, kolejny bank, czyli wszystko tutaj chodzi o to, że można powiedzieć, że niesukcesywnie znajdują kolejny bank, bo wiadomo, że kryptowaluty no to nie za bardzo ciekawie jest tutaj, jeżeli chodzi o banki, które by chciały tutaj akceptować to i kolejne banki się po prostu zamykają na Bitfinex i Tether. W 2017 mieli używać Puerto Rico Banku, Nobel Bank tak samo potem jednego z Noble Markets na Nowym Jorku, dzięki którym by mogli sobie przesyłać, czyli wszystkie te banki, które nie będziemy tutaj wymieniać, wszystkie, które były i pomału się kończyły, bo po prostu nie mogły na tym prawie, jakim jest po prostu stworzonym w systemie bankowym operować po prostu z Bitfinexem i Tetherem. W 57. podpunkcie dowiadujemy się, że nigdy Tether Bitfinex nie mówił o tym swoim inwestorów że używali Third party payment processor, czyli nie banków do tego, ale powiedzmy, różnych dodatkowych firm, które mogły spowodować to, że na przykład były te transfery możliwe, nie był to bank. Dziesiąty, ósmy punkt to jest meritum sprawy, o którym się dowiadujemy też wniosł, że w 2014 roku Bitfinex zaczął przygodę z panamską. Firmą znaną Crypto Capital Corp. I jako jednym z ich no, motorów płatności, za pomocą którym były te płatności wykonywane. I w 2018 roku Bitfinex przetransferował, przetransferował miliardy dolarów właśnie przez tą firmę Crypto Capital. Respondenci z Bitfinex i Tetera powiedzieli, że nie było żadnego kontraktu pomiędzy nimi, firmą, pomiędzy Crypto Capital, a Bitfinex i Tetherem, czyli nie było jakiegoś specyfikowanego kontraktu no, no wiadomo, miliardy dolarów się przesyła no to po co jakikolwiek kontrakt no i teraz właśnie widzimy, że cały tutaj meritum to sprawy jest yy, wyszczególnione, czyli Bitfinex próbuje znaleźć klientów do tego, żeby wypłacać klientom pieniądze z Bitfinexa, bo prawdopodobnie zdarzył się ma, mały, mały wypadek, czyli zginęło 850 milionów dolarów, które było wysłane na Crypto Capital i którzy przeczywymywali no, fundusze Bitfinexa i nie chcieli po prostu ich oddać. I teraz widzimy dlaczego mieli już problem z wypłatami w zeszłym. Doszło tutaj do dokumentów pomiędzy Bitfinex Executive, czyli o nazwie Merlin i Crypto Capital o nazwie OS. Tu będziemy mieć wymianę mailową pomiędzy właśnie tymi dwiema osobami. Ciekawy jestem, jak do tego doszli, ale w Stanach Zjednoczonych wszystko jest możliwe, że po prostu mają problem z wypłatami. I Merlin, osoba, która reprezentuje Bitfinex Executive, pisze, Hej, Oz. przepraszam, że się dzisiaj po prostu zawracam głowę, ale brakuje nam około 100 milionów dolarów w tym momencie. Mamy bardzo duże problemy z wypłatami do naszych użytkowników. Czy możecie wysłać nam troszeczkę funduszy z Crypto Capita? Marilyn dalej pisze z Bitfinex, czyli osoba reprezentująca Bitfinex. Rozumiem, że niektóre fundusze są przetrzymywane przez. To, ten podmiot, który nie jest niewidoczny, ale co zresztą. I Merlin dalej pisze, nigdy bym do Ciebie w takim momencie nie pisał, ale po prostu potrzebujemy w tym momencie fundusze, żeby wypłacać ludziom kryptowaluty, albo żeby mogli zejść na Fiaty. Czyli w październiku 2018 roku dowiadujemy się, że Bitfinex był bardzo bliski bankructwa. No i około października 7, 2018, Bitfinex w, Poinformował swoich użytkowników i inwestorów o tym, że nic się tutaj nie dzieje, to jest wszystko fikcja, wszystko tutaj jest jak należy. Mimo tego wysyłałem sobie takie po prostu maile pomiędzy sobą. Ale opinia publiczna musi być tutaj oczywiście fajnie, nic mamy rozumiem, mamy nawet tutaj ich obwieszczenie. Nie ma żadnych problemów. Bitfinex działa świetnie. Możecie nadal wypłacać w euro, w japońskim jenie, w funcie brytyjskim, w amerykańskim dolarze. Nie ma problemu. Tutaj wszystko jest ok i w tym momencie będziemy mieć partnerstwo z Noble Bank. Także nic tutaj się nie dzieje. No i dalej czytamy o tym, co się tak naprawdę działo, bo mamy dalszą konwersację pomiędzy Merlinem a Oz. Tym razem Merlin pisze do Crypto Capital CCC, dokładnie tu jest napisane, że będzie on tutaj odpowiadał. Czyli Merlin pisze, sorry, ale pisze już o dłuższej chwili. Mamy bardzo duże problemy z wypłatami od dłuższego czasu. Czy możemy dostać jakiekolwiek fundusze od Was, Tether albo inna forma? W tym momencie mamy bardzo małe rezerwy gotówki. Proszę pomóc. To zobaczcie, to jest bardzo, bardzo można powiedzieć, tragiczna wiadomość z jednej strony i odpowiada CCC, I know, czyli wiem w tym momencie, w tym momencie mamy problemy z bankami, które po prostu no, podają nam tym funduszów ile mogą, czyli mam cały czas problem z bankami, wiemy co się zdarzyło w Polsce, bank w Polsce po prostu zarekwirował duże pokłady, miliony dolarów należące do Bitfinexa i, i po prostu no, to też nie mieli tej, tej gotówki Merlin dalej odpowiada, że 12 podmiotów w tym momencie czeka na wypłaty z Crypto Capital, czyli Bitfinex nie jest tutaj jednym z wypłat, na które czeka. Widzimy, że 15. Października już Merlin osoba reprezentująca Bitfinex zostaje troszeczkę więcej no, nagonki od inwestorów i w tym momencie mówi pisze do niego muszę w tym momencie mieć więcej informacji w tym punkcie żeby po prostu dalej poinformować inwestorów co się dzieje. Nie mogę kopać puszki cały czas. Mam nadzieję że to rozumiesz. I CCC odpowiada z Crypto Capital Odpowiem Ci, nie ma problemu. Już niedługo dam ci znać, co z wypłatami, to jest 15 września 2018 roku. Merlin potem pisze, że proszę zrozumieć, że to jest bardzo niebezpieczna wiadomość dla wszystkich, dla całej Krypto Community, czyli dla całej społeczności Krypto. I Merlin napisze, napisał potem, jeżeli. Nie zareagujemy zbyt, zbyt szybko albo bardzo szybko, to bitcoin może zejść do tysiąca dolarów. Proszę, żebyśmy tutaj działali bardzo szybko. Pamiętajmy, że to jest oktober, październik. Jaka była cena wtedy? Spadaliśmy chyba, za chwilę mieliśmy spaść z 6000 na 3000, jeżeli ta informacja by wyszła w listopadzie, grudniu. Mogłoby to naprawdę okazać się, że bitcoin spadł do 1000 dolarów. Także ciekawa, ciekawa rzecz, której tutaj piszę. Dalej, dwa dni później, Merlin znowu pisze. Teraz do OS. OS, do tej osoby też reprezentującej Crypto -capital, potrzebujemy fundusze w te rzeczy w dolarze, w przynajmniej 100 milionów do przyszłego tygodnia. Sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie. W tym momencie mamy 500 withdrawal spending, czyli 500 ludzie chcą po prostu wypłacać, 500 jest tych orderów i nie mogą ich wypłacić, bo nie mają funduszy. I Merlin też odpowiada jeszcze jeden dzień później żeby po prostu czy mogą wysłać coś dzisiaj 18, czyli dzień później po 17, wysłać czy mogą wysłać już coś dzisiaj. W tym momencie mamy 400 małych transakcji, które są no po prostu nie możemy ich wykonać, bo nie mamy pieniędzy. Nawet 5 milionów by tutaj uratowało, bo ludzie chcą wypłacić normalnym transferem bankowym 5 milionów. Nadal w tym dniu Merlin pisze do Crypto Capital, że Wstąpamy po cienkim lodzie. Bardzo dużo pieniędzy jest przez Was przetrzymywanych i musimy mieć je na wypłaty. Dalej mamy sprawę. Polskiego banku, tutaj widzimy dokładnie, co jest napisane. 15 listopada w tym momencie, Merlin, to jest już miesiąc później. Po tych wiadomościach, potrzebujemy dalej go waszej gotówki. Sytuacja nie wygląda za dobrze. Prak praktycznie chyba przez cały miesiąc ludzie nie mogli wypłacić z Bitfinexa. teraz się dowiemy, chyba. We are pushing every day, czyli CCCE, crypto capital odpowiada. W tym momencie mamy sytuację w Polsce, gdzie, gdzie możliwe jest, że odzyskamy pieniądze z KNF-u z Polski, bo. Jeden z y, po prostu ministrów rezygnuje ze względu na skandal w bankach polskich. U. Y, y, także to się dowiadujemy z tych maili, tak samo. Czyli ta informacja jest świetna dla nas, bo nawet tutaj mamy. Y, o Po polsku wiadomości Marcin Puchacki na no, po szefa, czyli widzimy, że tutaj y, o Marcina Puchackiego chodziło w wiadomościach, nowym szefem. Hmm. No ciekawe, ciekawe. Merlin potem odpisuje, czy dalej coś tutaj wiadomo z tą sytuacją z Polsce, jak długo będziemy po prostu czekać na te pieniądze. 21 już tydzień później pisze, czy możemy dostać nadal z sytuacji, że możemy dostać te pieniądze. Wiem, że mamy troszeczkę więcej informacji teraz, ale nie wiem, co w tym momencie powiedzieć swoim klientom, więc to po prostu już jest nie do wytrzymania. Aha, to chodziło o to bardziej, że jeden miesiąc nie wysłali nic z, z Crypto Capital. Merlin 28 już pisze, że nie otrzymaliśmy ani jednego dolara od Was przez cały miesiąc. I Merlin pisze, jeżeli w końcu zaczniesz mówić o prawdzie i co się dzieje, bo, bo już po prostu nie mam tutaj cierpliwości. Merlin dalej pisze też, że nie jestem Twoim yy, wrogiem, potrzebuję jakiejś odpowiedzi, jakiejś. Yy, konkretnego przelewu, czy żeby po prostu tutaj było to wszystko rozwiązane. No i to jest też meritum sprawy, czyli te całe pomiędzy sobą, yy, widzimy jaka była trudna sytuacja Bitfinexa i kto przetrzymywał fundusze Bitfinexa, yy, no po prostu yy, bardzo nieciekawa sytuacja. I dalej z dokumentów dowiadujemy się, że 851 milionów dolarów było przetrzymywane przez banki w, w Portugalii, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. I dlatego nie mogli dojść do tej sytuacji, do otrzymania z powrotem tych 851 milionów dolarów. I Bitfinex nie podłączył tego do opinii publicznej, czyli nie poinformował opinii publicznej o tym. I dalej czytamy w punkcie 73. Bitfinex po prostu wziął line of credit, pożyczkę 600-700 milionów z rezerwowej fundy, funduszu Tethera. I teraz wiemy, co tutaj się dalej działo, czyli nie dali tego do opinii publicznej, nie było jakiegoś dowodu, procentowej składki, ile trzeba było spłacić, czasu na spłacenie tego, czyli po prostu zostało dodrukowany teter i przekazany. Do Bitfinexa. Tam możemy pomału łączyć fakty, dlaczego zmieniają strategię, dlaczego dolar nie jest potwierdzony w jednym dolarze w TTR, tylko po prostu za pomocą różnych pożyczek udzielonych, czy też różnych rzeczy oni pożyczyli wtedy te pieniądze do Bitfinexa, no ale to jest też jako pożyczka, jeżeli pożyczają, no to wtedy to też jest brane pod uwagę, bo to nie potrzebuje być jeden dolar do jednego y, tetera wtedy. Mo, można to tak tłumaczyć, ja sobie tak tłumaczę, to jest tylko moja opinia, nie bierzcie tego na serio. Dalej dowiadujemy się dokładnie kiedy były przetransferowane y, te pieniądze z tetera, 625 milionów, y, około listopada 2018 roku. 29 marca tego roku właśnie biuro dostało list potwierdzający, że ta pożyczka była oczywiście tutaj przetransferowana z Tethera do Bitfinexa na 625 milionów, dlatego że Bitfinex miał problemy po prostu z płynnością i tutaj jest wszystko obarczone już dowodami. Nie ma problemu, tu już jest po prostu też podpisany podpisana umowa, że około 6,5% będzie tutaj opłacone za tą linię kredytową od BitfineXa, także po dopiero spotkaniu miesiąc później podali właśnie informację, że jest tutaj oczywiście, nie ma problemu, by była umowa pomiędzy Bitfinexem i Tetherem, no i te pieniądze oczywiście będą zwrócone, jak tylko się wyjaśni sytuacja z crypto Capital, gdzie te pieniądze są przetrzymywane. Także dużo nieścisłości tutaj nadal mamy. Wiemy. Czym bo kryptocapital dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wszystko zaczęło się, tak jak mówiłem wcześniej, z problemami bankowymi Bitfinexa, że po prostu kolejne banki zamykały się na ich fundusze, skoro one już tam trafiały, no to po prostu były przejmowane przez różne rządy i banki na świecie. No i dzięki temu wyszła ta informacja o, o tym, żeby był po prostu problem finansowy w Bitfinexie. Mimo tego, tutaj, podstawą tej całej sprawy jest to, że inwestorzy spoza Stanów Zjednoczonych mogli nadal. I inwestować na Bitfinexie używając też Tetera, gdzie powinno to być zakazane w Stanach Zjednoczonych, bo nawet jeżeli mamy paszport amerykański, to, to ta sama odpowiada. Nawet jeżeli mieszkamy w, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, nie, mo, nie można sprzedawać obywatelom ze Stanów Zjednoczonych swoich serwisów, skoro nie jest to. Podparte y, jakąś licencją ze Stanów Zjednoczonych. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem troszeczkę dużo tego, ale widzimy, że nawet sprawa polska tutaj ma swój udział. No także zobaczcie, wyciągnijcie sami wnioski. Jestem ciekaw, czy zamrożą po prostu te y, konta Bitfinexa czy Detera, czy po prostu nie będą w stanie nawet zamrozić. Wy podejmujcie swoją decyzję. Ja tylko wam chciałem sprecyzować, co tutaj się dokładnie wydarzyło, a jest tego dużo. Mam nadzieję, że was głowa nie rozbolała, dlatego. Dlatego, że mamy tak dużo dzisiaj nawału yy, z tą informacją. Dzisiaj dopiero będzie po północy kolejny Dzień Dobry Krypto. Ja spadam do pracy. <laughs> Niestety, ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł leżeć. Także dużo informacji. Mam nadzieję, że przystępne. Troszeczkę było... Um, 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 ale bardzo nieciekawy tutaj był po prostu język prawniczy, którego ja yy, nie za bardzo tutaj wiecie, jak to jest. Kojarzę. OK. dzięki wam. Życzę wam świetnego dnia. Śliski temat zakończony. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.